Pamiętam, jak rozmawiałyśmy ostatnio na zabawce roku. Wtedy jeszcze nie mówiłaś oficjalnie o swoim błogosławionym stanie. Dlaczego właściwie tak długo postanowiłaś go ukrywać? Wiesz co, dlatego, że z mojego doświadczenia jest tak, że kiedy już ta radosna wiadomość gdzieś tam idzie w świat, to oczywiście spotyka się ona z takim bardzo dużym, pozytywnym odbiorem i to jest bardzo miłe. No ale gdzieś tam jest to też taki news, który bardzo często przysłania inne rzeczy, które robimy. Więc mi zależało po prostu na tym, żeby nie odwracać uwagi od jakichś moich zawodowych spraw, rzeczy, którymi się akurat w tym czasie zajmowałam. Ale też jakby ten pierwszy okres ciąży jest tak naprawdę bardzo wrażliwy, różne rzeczy mogą się wydarzyć i jakby myślę, że to jest taki czas, który jednak warto zachować dla siebie, dla swoich najbliższych i po prostu cieszyć się tym w wąskim gronie. A czy po porodzie będziesz chciała zrobić sobie troszeczkę przerwy od pracy, czy też już masz jakieś na przykład zaplanowane spektakle? Wiesz co, tak wstępnie planuję pierwsze spektakle jeszcze przed wakacjami. Na wakacje szykują mi się dwa projekty przed kamerą. No a po wakacjach już myślę, że wrócę do takiego regularnego grania. Na razie pewnie w Warszawie i okolicach, żeby nie wyjeżdżać na zbyt długo i zbyt daleko. Ale chciałabym wrócić dosyć szybko do pracy. Myślę, że już jesteśmy na tyle dobrze zorganizowani, że na tyle już to wszystko ogarniam, że damy radę. A czy już macie wybrane imię dla maleństwa? Mamy wybrane, ale nie będę go zdradzać, bo możemy się jeszcze rozmyślić. Bardziej takie będzie polskie czy zagraniczne? Nie, my się raczej trzymamy polskich imion. A już, że tak powiem, no bo tutaj ta kolekcja może być i dla dziewczynki, i dla chłopca. To którą byś wybrała teraz? Różową czy bardziej zieloną dla chłopca? Ja nie powiem jeszcze. Okej, ale rozumiem, że już płeć znacie, tylko nie ujawniacie. Znamy, tak. Ale obie kolekcje są super, więc myślę, że i rodzice chłopców i dziewczynek znajdą tutaj coś dla siebie.